jesteśmy w Elżbiecinie, przedstawiam kolejnego naszego starego, w cudzysłowie oczywiście, bo człowiek jeszcze tutaj dużo młodszy ode mnie, klienta. Krzysztof, związany jesteś z nami od 2007 roku, jeżeli ja dobrze pamiętam. Powiedz nam coś o swoim gospodarstwie na początek. Znaczy ta historia, jak wspomniałeś, zaczęła się w 2007 roku od pierwszej maszyny kosiarki dyskowej Nova Cut. Było to zakupione i podyktowane tym, że zwiększaliśmy areał w tym momencie, bo gdy przyjąłem w 1993 roku, całkowita powierzchnia gospodarstwa była 9 hektarów. 9 hektarów w 1993 roku. Rokrocznie systematycznie powiększaliśmy to gospodarstwo, dochodziło ziemi i podyktowane to było zakupem nowej maszyny. No i tak ta historia się zaczęła od 2007 roku. Ile w tej chwili masz hektarów? W tym momencie jest 230 hektarów użytkowych. 230 hektarów użytkowych. Wtedy miałeś krów ile? 50? Nie, na początku 1993 roku to było 4 krowy, 5 krówek, tak? 4-5, a tak, później? Tak, jak każde gospodarstwo było to rozdrobnione. Trochę krówek, trochę trzody. Po wejściu do Unii Europejskiej postawiliśmy na krowy mleczne. I w 2004 roku postawiliśmy obiekt, gdzie teraz znajduje się cielęta, na 50 sztuk bydła i cały czas to systematycznie rozwijaliśmy. A w tej chwili ile mamy? Mamy 2024 rok i ty masz w tej chwili jakie stado? W tej chwili stado ogółem liczy 740 sztuk z młodzieżą. 740 sztuk, no to jest wspaniałe, to jest wspaniały wynik. Ty masz w tej chwili ponad 200 hektarów, z czego ponad 100 użytków zielonych, tak? Tak, około 120 jest użytków zielonych. Ubrawiasz to wszystko naszymi maszynami. Kupiłeś jedną z pierwszych przyczep w 2011 roku. Jak to wyglądało? Była to przyczepa Europrofi. Wyglądało to w ten sposób, że ekonomicznie baloty nie wychodziły na naszym gospodarstwie ze względu na koszty. Zakupiliśmy przyczepę, co się sprawdziło. Jest to o tyle dobre do dawkowania, do wozów paszowych, tak? I wtedy właśnie też ma to znaczenie, że już ta pasza była pocięta, tak? I ta długość cięcia, która już wtedy była z Europrofi, no jak wiadomo, Europrofi 32 noże, już wtedy była wystarczająca, czy ona była niewystarczająca? Na ten moment było okej. No, w porównaniu do tych technologii było okej. No oczywiście było to duże usprawnienie w gospodarstwie, też czasowe i ekonomiczne, tak? Nadszedł moment w 2018 roku, gdy zakupiliśmy Jumbo. To była trafiona inwestycja. Po przetestowaniu tej przyczepy Europrofi, sprawdzeniu maszyny, że ona się jednak sprawdza w różnych warunkach, tak? I do zbioru trawy, i do kiszonki z kukurydzy. Zakupiliśmy tą przyczepę, jest efektywna, wydajna i oczywiście poprawiło to jakość sieczki. Użytkujemy obie przyczepy. Przyczepa Europrofi jest od 2011 roku w gospodarstwie. Jest to przyczepa bardzo wytrzymała i dlatego zdecydowaliśmy się na zakup kolejny. Bo wy pracujecie razem z synem, te 120 blisko hektarów użytków zielonych obrabiacie tylko tymi dwoma przyczepami. Teraz tymi dwiema przyczepami dajemy sobie radę w zbiorze. I w jakim terminie jesteś w stanie zamknąć pryzmę? W 3 dni. Wy macie większość łąk torfowych, tak jak zwykle na tych terenach? To znaczy 50 na 50. Jest, tak, i te przyczepy dają sobie radę również w tym terenie. Oczywiście. Te przyczepy mają to do siebie, dlatego nawet taka duża przyczepa, jeżeli jest rozłożony ten ciężar na trzech osiach, dajmy sobie radę. Przenieśliśmy się teraz w sumie tu, gdzie jest ta być może jedna z najważniejszych części twojego gospodarstwa, bo tu jest cała baza paszowa dla twoich krów. Stoimy na końcu silosu, który ma, tak jak przed chwilą mi powiedziałeś, ile? Ponad 100 metrów i on jest już w zasadzie kompletnie pusty. To jest wynik pracy przyczepy, tak? Tu jest z trzech pokosów w tej chwili kiszonka? Tak, to jest systemem klapkowym robiona pasza, czyli pierwszy, drugi i trzeci pokos. Ale to 112 metrów bieżących silosu plus pryzmy, tak? Zostały zapełnione dwoma przyczepami. Dokładnie tak. Ten zbiór staramy się robić jak najszybciej. Oczywiście zależy to na jakości nam paszy, tak żeby jak najszybciej zebrać i jak najszybciej przykryć, co umożliwiają właśnie te dwie przyczepy. Jakość paszy, jak widzimy, po pocięciu struktura jest, uważam, że jest bardzo dobra. Dlatego też może w tym roku już będziemy się decydować na zakup kolejnej przyczepy. Jest to też przyczepa 100-metrowa. I wtedy będziecie pracować z trzema przyczepami, czy będziesz jednej chciał się pozbyć? To znaczy, tej pierwszej? Myślę, że chyba te dwie nam wystarczą. Ile osób potrzebujesz, żeby zamknąć ten silos? Do pracy jest tutaj potrzebne nam około 6-7 osób, tak? Łącznie z operatorami maszyn. Tak. I tu warto w tym momencie dodać, że ty masz całą linię zielonkową z naszych rąk, że tak. Mamy oczywiście
całą gamę do zbioru zielonek firmy Pottinger, począwszy od kosiarek po zgrabiarki, przetrząsarkę i przyczepy, z czego jesteśmy naprawdę zadowoleni. Usprawnia to pracę i jest to efektywna praca tymi maszynami, dlatego też zdecydowaliśmy się na kolejny zakup maszyny. Myślimy, że usprawni nam to pracę i bardziej jeszcze skróci czas zbioru. Z nami osiągniesz sukces.